Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przy placówce Straży Granicznej w Górkach Zasnodnich. Przejście graniczne, czyli na granicy. Tutaj jest tabliczka, kiedy przyjmuje komendant. W godzinach od do. Są godziny urzędowania komendanta. Idziemy zobaczyć. Ale zamknięty jest. No niestety nie pójdziemy tam. Nieczynne. Widać, jak wypływają. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Ja chciałem się coś dowiedzieć na temat działalności tej placówki Straży Granicznej. Nie może pan wydział. A jest komendant? No niestety na placówce będzie w Rębiechowie. Rozumiem. Dobra, to muszę opuścić ten teren. Można tu otworzyć? Otworzę. Dobra, dziękuję. No jak widać, no nie ma komendanta, wywiadu nie zrobimy. Jesteśmy przed Narodowym Centrum Sportu. I tutaj mamy właśnie widok na nasze jachty. Widać tutaj następne się szykują do jazdy. No, ładnie tu jest. Placówka Straży Granicznej, jak widać, jest wieża. No, a tutaj mamy kapitanat portu Gdańsk. Ale jeszcze jest tutaj jedna placówka, może tam nas przyjmą. Ratownicy morscy. O, przejdziemy się tam dalej i zobaczymy, jak działają ratownicy. Może coś nam powiedzą. Flaga biało-czerwona, kapitanat portu w Górkach Zachodnich. I tutaj jest, a tutaj jest placówka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR. O, są ratownicy na stogach. Ulica Stogi, przepraszam, to Górki Zachodnie, nie Stogi. Mamy bramę otwartą. Więc możemy sobie wejść spokojnie, nie wjechać, ale wejść zawsze można. Gdańsk, wejście 20, tak jest oznakowane wejście. Tutaj droga ratownicza jest. Proszę bardzo, jesteśmy w tym miejscu. Ulica Stogi 24 w Górkach Zachodnich. Chodzimy dalej. Tak wygląda Morska Służba Poszukiwania i ratownictwa w Górkach Zachodnich. Idziemy do środka. Tu jest gablota. Widać statki. Tutaj mamy stołówkę, pokój wypoczynku dla ratowników zapewne. Ratownicy morscy, jachalny statek. No i to są medale różne, które ratownicy dostali za ratowanie życia ludzkiego. Kronika Morskiej Stacji Ratunkowej w Górkach Zachodnich. Idziemy do góry. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Ja chciałem porozmawiać tutaj z dowódcą w sprawie działalności tej placówki. Redaktor Sławomir Ziembiński. Można? Jak pan tu wszedł? Normalnie bramą otwarta jest przecież. Normalnie wszedłem. Do Straży Granicznej wszedłem, teraz do was wszedłem. Wszędzie wchodzę. Przecież drzwi są otwarte. To się wchodzi, proszę pana, normalne. Zapraszają. Że pana, no jak otwarta brama, to będę domofon używał. No, logiki trochę. Proszę. A dobrze, ale no, konkretnie możemy rozmawiać, czy nie możemy rozmawiać, bo mi chodzi o pracy tej placówki, żeby coś pan powiedzieć. Bo tutaj... Ale dobrze, ale jeżeli pan do domu, to też są drzwi otwarte. Ale proszę pana, ale na ten temat już nie dyskutujmy. Dyskutujmy na temat pracy tej placówki, bo no, widzowie by chcieli się coś dowiedzieć, jak działa Straż Morska Poszukiwawcza. O to nam chodzi. Pan cały, ja nie jestem upoważniony do takiego. Pan jest upoważniony, czyli pan nam nic nie powie. Nie. Trudno, no. To ja tylko tutaj sfilmuję tą gablotę i pójdę dalej. To medale to byście dostali, tak? No, za działalność. Nie wiem, za co. Ale to są. Ale cały czas tu jest dyżur i wy tutaj po prostu wypływacie, jakby była potrzeba, tak? Pan, że pana w razie jakiejś akcji ratowniczej, to wy jesteście 24 na dobę? Tak. 24 na dobę. SAR Neptun w Gdyni. No i tutaj piękne plakietki. A co to jest za urządzenie, to? Takiego? To jest tyfon.
Tyfon? Stare, stare takie po prostu. I to co to robi? To, no, jakby pan jest tuba. No, wydaje dźwięk. Wydaje dźwięk. Aha, czyli dźwięk wydaje w razie akcji poszukiwawczej, żeby. Napisane. Tyfon. Przeciąg głowy, tak jak róg przeciąg głowy, coś w tym stylu. No, to tak i tak jakby to było, rozumiem. Dobra, no to dziękuję panu. Do widzenia. Idziemy dalej. Idziemy do Narodowego Centrum Żeglarstwa. Zobaczymy, co robią tam żeglarze. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Dziękujemy. Zapraszamy do Górek Zachodnich.